Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest historii tego miejsca, zanim powstał park. Pewnie niektórzy z Was, związani z Poznaniem, jeszcze pamiętają te charakterystyczne, takie amarantowe, czerwone baraki, które tutaj były, a dla innych to po prostu jest park i nic innego. Tymczasem działo się tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale zacznijmy po Bożemu, czyli chronologicznie od tego, co tutaj było lat temu sto kilkadziesiąt. Otóż nie było tutaj zupełnie nic. To były tak zwane pola górczyńskie. Dla nas jest może trochę dziwne, że mówimy górczyńskie i myślimy o tym miejscu, ale administracyjnie one ciągnęły się aż do ulicy Bukowskiej, gdzie przechodziły w pola jeżyckie. Właścicielami tych terenów była bardzo znana rodzina Palaczów i wiemy, że taki najstarszy wpis w księgach wieczystych na rzecz rodziny Palaczów pochodzi z 1854 roku i wówczas te tereny do tejże rodziny zaczynają należeć. Dobrze się wiedzie Palaczom, bo już w 1880 budują sobie bardzo okazałą siedzibę w formie takiej w zasadzie podmiejskiej willi, pałacyku, czyli obecne obserwatorium astronomiczne. To była siedziba wcale nie szlachecka, tylko chłopska, ale musimy tutaj mieć przed oczyma takiego poznańskiego czy wielkopolskiego włościanina, takiego chłopa uwłaszczonego, zamożnego, bogatego, którego stać było na wybudowanie czegoś takiego. Prawie czegoś takiego, bo on jednak został później nieco przebudowany. Ta pierwotna forma była trochę skromniejsza niż to, co kojarzymy dzisiaj czy widzimy w obserwatorium astronomicznym. Palaczowie długo się nie nacieszyli tą swoją willą, dlatego że już w latach 90. XIX wieku sprzedają ten cały teren razem z parkiem, willą, ale też polami. Sprzedają niejakiemu Leopoldowi von Rekowskiemu, czyli ziemianinowi z gdzieś okolic Leszna. Nic się przez ten czas tutaj szczególnego nie dzieje, aż na scenę wkracza nie kto inny jak Max Jochow. Niektórzy z Państwa może kojarzą to nazwisko z ulicą Matejki. Cały ten wielki kompleks willi miejskich, ale przede wszystkim niezwykle okazałych kamienic, to była właśnie robota Maxa Jochowa, który był, dzisiaj można tak użyć takiego określenia, był deweloperem po prostu swoich czasów, architektem i wiele w Poznaniu budował. I wiemy z prasy, że on miał dokładnie taki sam pomysł na te tereny. Chciał tutaj po prostu zrobić deweloperkę, budować osiedla takich podmiejskich, okazałych willi dla pruskich urzędników. To jednak mu nie wypaliło, do końca nie wiemy dlaczego, te powody są dla nas dzisiaj niejasne, czy to były po prostu braki jakieś formalne, czy braki finansowe. W każdym razie sprzedaje ten teren komisji kolonizacyjnej, czyli skarbowi państwa Cesarstwa Niemieckiego. Wtedy, jak Państwo wiecie, bardzo intensywnie działała komisja kolonizacyjna, której celem było to, żeby wypierać polskich właścicieli z tych własności gruntowych, zwłaszcza właśnie na terenach wiejskich, i sprowadzać osadników z Niemiec tak, żeby germanizować te grunty. Z tego również nic nie wyszło, wybuchła I wojna światowa, nie było już do tego ani czasu, pieniędzy i głowy, aż wreszcie mamy powstanie wielkopolskie i zwycięskie, więc te tereny przechodzą automatycznie na rzecz Skarbu Państwa Polskiego. Tak a propos komisji kolonizacyjnej, tak jak Państwo kojarzycie, Goleńczewo na przykład na północy koło Suchego Lasu, to jest taka właśnie wioska wzorcowa, która została stworzona w zasadzie w swoim także wymiarze takim urbanistycznym i architektonicznym przez komisję kolonizacyjną. Być może drugie takie Goleńczewo by tu powstało, ale nie powstało. Skarb Państwa przejmuje te tereny. W parku przy Pałacowym powstaje obserwatorium astronomiczne, budowana zostaje ta willa pod numerem 12 przy ulicy Heweliusza, gdzie Józef Witkowski, profesor Witkowski, czyli astronom, miał swoje mieszkanie służbowe i taką furtkę, która do dziś istnieje, która prowadziła bezpośrednio do parku i do pałacu, czyli do jego miejsca pracy. A co tutaj się dzieje? Tutaj powolutku zaczynają wyrastać w taki sposób absolutnie chaotyczny i nieskoordynowany domy jednorodzinne. Jeszcze nie ma tak zwanej Abisynii, czyli tego willowego osiedla z drugiej połowy lat 30. po drugiej stronie Grunwaldzkiej, ale tu już się zaczyna się parcelacja prowadzona bardzo spontanicznie,
ale też w sposób usystematyzowany za pośrednictwem takiej spółdzielni mieszkaniowej Strzecha. Mamy nawet ulicę Strzecha gdzieś tutaj koło Tęczowej i Belwederskiej. No i powstają domy. Na jednym ze zdjęć zresztą Państwo będą mogli zobaczyć takie lotnicze zdjęcie, które jest, no pokazuje, że to tak po prostu było wyspowo. Tu wybudowano domek, tam wybudowano domek, no i tak to jakoś się razem, powiedzmy, do końca lat 30. zagęszczało, ale oczywiście mieszkańcy uważali, że są traktowani przez władze Poznania w sposób, no są pomijani, no co tu dużo mówić. Oddajmy im głos. Artykuł i list rozpaczliwy w Kurierze Poznańskim, rok 29. Z prośbą o naprawę i uregulowanie ulic Pogodnej, Promienistej, Strzecha, Belwederskiej i Podchorążych, które w dni deszczowe mają wygląd zaoranego pola, a tablicami tylko przypominają miejskie ulice, zwrócili się do nas mieszkańcy tzw. Palaczewa. Kałuże utrzymują się tu przez długi czas na powierzchni, uniemożliwiają przejście, są wylęgarnią bakterii, które wdycha paręset ludzi starszych, zdążających do pracy oraz dzieci do szkół. Tak się oto skarżą na te dziury w drogach. No a pamiętajmy, że był przypadek na ulicy Sowińskiego, że w latach 30. jeszcze się jakiś wóz z cegłami zakopał i trzeba było ściągać strażaków z Grunwaldzkiej, żeby wyciągnęli tenże wóz, także nie było wesoło, choć Państwo jeszcze w pamięci macie starą ulicę Heweliusza i jej nawierzchnię, także no praktycznie dopiero teraz chyba wszystko powoli się zmienia, choć kto wie, czy biorąc pod uwagę ten postulowany format parkowania i układ ruchu, czy na pewno tak, jakbyście Państwo tego chcieli. Wybuch wojny zastaje to akurat miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, jako miejsce zupełnie puste. Tutaj rosło zboże, nadal były uprawiane tutaj rozmaite rodzaje zbóż, były żniwa, a tramwaj do Abisynii tak zwanej był już doprowadzony, więc to był taki ciekawy widok, odcinek, tak starzy mieszkańcy pamiętają, jeszcze zresztą po wojnie, że można było wzdłuż zboża jechać tramwajem. To dosyć ciekawe, chyba tylko w Łodzi gdzieś jeszcze jest taki odcinek miejski, gdzie właśnie się przez pola uprawne jedzie, chociaż pewnie teraz już tak nawet nie jest. Był tramwaj na Łęgnowo, gdzieś tam za Chemą i pod miastem też jedzie. No właśnie, tam wiem, że są kolizje z dzikami te tramwajów dość często. Okej. Wybucha wojna. Niemiecka administracja stwierdza, że to jest dobre miejsce, żeby stworzyć tutaj tani hotel robotniczy. Kiedy Państwo spytacie starszych mieszkańców, to oni Wam powiedzą, a bo tutaj były baraki dla niemieckich żołnierzy. To jest nieprawda, bo tutaj nigdy żołnierze nie stacjonowali. To był kompleks baraków pomyślany dla ludności cywilnej, dla po prostu gości odwiedzających Poznań, ale którzy nie mają jakby zasobnego portfela i chcą się tutaj zatrzymać. Plus goście zorganizowani, czyli jakieś tam wycieczki z zakładów pracy, Hitlerjugend, Bund Deutsche Mädel, te organizacje właśnie takie kobiece, to tutaj trochę na zasadzie schroniska młodzieżowego, schroniska PTTK powstało coś, co się nazywało Ausstellungsdorf, czyli wioską wystawową. I teraz nie znalazłem żadnej dobrej odpowiedzi, dlaczego Niemcy wybrali nazwę wioska wystawowa. Czy to miało być zapleczem dla imprez targowych? Tego nie wiem, ale dość ciekawie tutaj akurat rozwiązany został taki klucz. Nawet nie, trudno go nazwać architektonicznym, ale klucz taki nazywania poszczególnych baraków, bo one nosiły swoje nazwy od niemieckich miast. Niemieckich miast i tak można było na przykład zamieszkać w baraku Monachium, w baraku Düsseldorf, w Bremie i tam wystrój tego wnętrza, bardzo taki skromny, nawiązywał jednak pewnymi elementami dekoracyjnymi, takimi jak na przykład jakieś tam oleodruki, reprodukcje, do danych miast, czyli na przykład w Dreźnie były reprodukcje Semper Oper, tej wielkiej
opery drezdeńskiej. No można podejrzewać, że nie wiem, w Düsseldorfie były pocztówki z Renem albo z Tonhalle, czy jakimiś innymi tak zwanymi landmarkami i wizytówkami tychże miejscowości. Cała ta architektura, no trudno tutaj mówić o jakiejś przemyślanej i szczególnie ciekawej architekturze baraków, natomiast były dwa takie większe budynki, w których potem po wojnie znalazł swe miejsce kościół pod wezwaniem świętego Jana Kantego, o tym za chwilę, ale te większe budynki, one były budynkami, które pełniły funkcję restauracji, takiej stołówki, ale także ogólnodostępnego nightclubu, dzisiaj byśmy powiedzieli, dancingu w każdym razie, była sala taneczna, scena dla orkiestry, kręgielnia, stoły bilardowe, wszystko z zewnątrz wykonane w takiej architekturze nawiązującej do takiej chłopskiej architektury Dolnej Saksonii, czyli taki imitowany fachwerk, czyli mamy na przykład konstrukcję szkieletową, wypełnienie czymś, to akurat tutaj nie było gliną ze słomą, ale trochę miało to imitować, podcienia, coś co w architekturze niemieckiej tego okresu nazywano Heimatstilem, czyli takim nawiązywaniem właśnie do tych ludowych tradycji w jakiejś uproszczonej, oczywiście zredukowanej formie, czyli mamy ten wielki monumentalizm Alberta Speera, neoklasycyzm, powiedzmy ten nazistowski w budownictwie takim państwowym, ale jak już mamy coś budować na mniejszą skalę, to sięgamy po tę architekturę ludową. I tutaj przez ten czas wojenny no nie do końca wiemy za wiele na temat tego, kto tu bywał jako goście hotelowi, chociaż jest takie zdjęcie, które Państwo w tych właśnie wydrukowanych materiałach możecie zobaczyć, że idzie taka dziewczyna w granatowej spódnicy, białej bluzce, to jest właśnie członkini tego BDM, czyli Bund Deutsche Mädel, czyli takiego żeńskiego odpowiednika Hitlerjugend, pewnie było jakieś właśnie takie tutaj spotkanie zorganizowane. Natomiast ta funkcja hotelowa, ona chyba za bardzo nie poszła Niemcom. Dlatego już od 1943 część tych baraków wykorzystano na mieszkania służbowe dla pracowników poczty niemieckiej. Były też zresztą tutaj, i to także widać na tych materiałach, na tych fotografiach, jeden z budynków był takim punktem przeładunkowym, paczki tutaj trafiały, pewnie była sortownia i dalej to rozwożono po Poznaniu i do podpoznańskich miejscowości. Kiedy wybucha wojna, to przez pewien czas tutaj w tych barakach, przez pewien czas krótki, paru dni ćwiczyła się grupa bojowa Lencer, to byli Łotysze z Waffen-SS, odbywali tam szkolenie między innymi obsługi ciężkich karabinów maszynowych. No ale tutaj długo miejsca nie zagrzali i po wkroczeniu Armii Czerwonej ten teren został wykorzystany przez NKWD do stworzenia obozu filtracyjnego. Mniej więcej od lutego do sierpnia 1945 roku cały ten teren ogrodzony już parkanem z paroma wieżyczkami strażniczymi został zamieniony na taki obóz filtracyjny dla praktycznie dla wszystkich, którzy podpadli Armii Czerwonej, bo mieliśmy tutaj prawdziwą mieszankę od AK-owców, partyzantów polskich powyciąganych gdzieś tam z lasu, przez Volksdeutschów, po faktycznie jeńców niemieckich, czyli żołnierzy Wehrmachtu, wreszcie po takich zupełnie absurdalnie tutaj zagonionych, biednych, Bogu ducha winnych cywilów z Wąsowa, którzy zostali złapani przy kopaniu rowów przeciwczołgowych, no pod przymusem oczywiście to robili, no ale Rosjanie stwierdzili, że to podejrzane, więc trzeba było ich tutaj przetrzymać przez dwa tygodnie i potem sołtys z Wąsowa dość skutecznie interweniując ich wyzwolił. I dobrze dla nich, bo warunki tutaj były fatalne. Mamy parę źródeł, które zostały zgromadzone między innymi we wspomnieniach Marii Bielawiny, ona była żołnierką AK i możemy przeczytać, że chciałbym odnaleźć ten cytat. O,
To był duży obóz liczący kilkanaście tysięcy więźniów. Byli Polacy, Niemcy, Rosjanie. Szereg baraków. Obóz niczym dzielnica, zamknięte ulice. Żadnego kontaktu ze światem spoza drutów kolczastych i murów. Nie było mowy ani o korespondencji, ani o paczkach od rodzin. Rozlokowano więźniów w drewnianych barakach. Baraki były tak zapluskwione, że nie można było spać. Spałyśmy na podłodze, a zewsząd lazły na nas pluskwy, spadały z sufitu. Zapalałyśmy światło i nic to nie pomagało. To jest jeden cytat, jest tutaj drugi, o nim za chwilę, natomiast w kontekście tych więźniarek warto wspomnieć taką relację Kazimierza Śniegockiego. To jest pan, który, mam nadzieję, że jeszcze mieszka, no już jest w podeszłym wieku, przy ulicy Palacza, i z jego archiwów rodzinnych pochodzi to zdjęcie rodziny w kajaku. W tych fotografiach możecie Państwo to zobaczyć. To rodzina Kazimierza Śniegockiego, która gdzieś tutaj w jednym ze stawków, kiedy jeszcze tutaj w ogóle domów nie było, zażywała wypoczynku właśnie pływając kajakiem. Podobno w miejscu, gdzie dzisiaj stoi stadion miejski. No ale pan Kazimierz Śniegocki wówczas miał lat... nie wiem, 11-12, był takim chłopakiem, który wtedy właśnie w tym wieku, wiadomo, że grandził, biegał, wszędzie go było pełno, tylko nie w domu. I on zaprzyjaźnił się z Michałem Witkowskim, to był syn profesora Józefa Witkowskiego, astronoma, i razem tutaj właśnie biegali po okolicy, i wspomina pan Śniegocki, że była jakaś olbrzymia burza, która się zerwała w czerwcu, i to była taka jedna z tych nawałnic, gdzie po prostu olbrzymia wichura, czarno, nic nie było widać, ściana deszczu, snopki na polach latały, tak wspomina, i oni gdzieś się ukryli w jakichś zaroślach, bo no, po prostu chcieli to przeczekać gdzieś właśnie przy granicy tego obozu. I siedząc tam jakby, czy oni w stogu się chyba ukryli, nawet siana, i siedząc w tymże stogu zauważyli nagle trzech takich skulonych w szarych płaszczach Niemców, którzy właśnie wykorzystali tę burzę jako dobry moment do ucieczki, no bo nawet wartownicy po prostu już nic nie widzieli, albo sami się chowali gdzieś tam przed tym deszczem i tylko pokazali im palcem, żeby nic nie mówili. No, ci też byli tak chłopcy przerażeni czy przestraszeni całą sytuacją, że ani im w głowie było kogokolwiek alarmować, a poza tym i tak chyba nikt by tego nie usłyszał. Inną relacją, którą Kazimierz Śniegocki, którą mu zawdzięczamy, jest ta dotycząca, no można tak powiedzieć, dokarmiania tych polskich więźniarek, bo tutaj warunki oczywiście były takie, jakie były, i to kolejny cytat z niejakiego Mellera z Bydgoszczy, Volksdeutscha, który wspominał pobyt tutaj w ten sposób. W obozie sypialnie w pokojach były bez łóżek, spanie odbywało się na słomie, wyżywienie raz dziennie pół litra zupy z małą kromką chleba. No i ten głód oczywiście był tutaj problemem, w związku z tym Śniegocki razem z Witkowskim, tym dziewczynom polskim, przerzucali tutaj przez ogrodzenia to bułkę, a to jakiegoś ugotowanego ziemniaka, i to się nawet przerodziło w takie dosyć regularne dostawy tego jedzenia, i te więźniarki, one od razu nie podbiegały, żeby podnieść tę kromkę, tylko czekały na moment dogodny, żeby po prostu strażnik nie patrzył, i wtedy dopiero podchodziły. Tutaj wiemy, że no, od kilkudziesięciu do kilkaset osób straciło życie. Natomiast nic nie świadczy, póki co o tym nie ma takich źródeł, byśmy mogli mówić tutaj o masowych egzekucjach. To raczej były ofiary właśnie niedożywienia, głodu, chorób takich jak tyfus, innych chorób zakaźnych, które po prostu tych już i tak zmęczonych przecież wojną ludzi zabierały do grobu. Niektórzy z Państwa może pamiętają, w 2017 roku na przełomie listopada i grudnia w tym miejscu, tam wzdłuż bloku, odbywały się ekshumacje przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Kilkanaście takich jam grobowych z pochówkami ujawniono. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy to byli Niemcy, czy to byli Polacy. No nic w zasadzie tego nie rozstrzygnie. Wyposażenie mieli bardzo takie skromne, chociaż to, co było, czyli takie guziki, tak zwane groszki, z mundurów Wehrmachtu, no wskazują, że mogli być to Niemcy, ale niekoniecznie, bo przecież no, w tych trudnych czasach ktoś mógł przecież w niemieckiej kurtce być, bo po prostu nie miał co na grzbiet włożyć. W każdym razie tego rodzaju ekshumacje tutaj były przeprowadzane. Były też przeprowadzane krótko, no,
po wojnie, bo w latach 50. w każdym razie też należy o tym pamiętać. Ten obóz zwinął się w sierpniu 45 roku. Przez pewien czas tutaj jeszcze stacjonowało polskie wojsko. To był taki batalion logistyczny, który tutaj zakwaterowany został. Po czym ten teren, czy raczej te budynki, zostały, te baraki wykorzystane w wieloraki sposób. Z jednej strony mieliśmy tutaj po prostu kwaterunek robotników z Cegielskiego, ale z drugiej strony były tutaj w latach 50. Takie punkty szkoleniowe Służby Pracy Polsce. Junacy, potem OHP z tego wyewoluowało, oni tutaj mieli swoją taką bazę, ale była też na przykład fabryka trykotaży, czyli jak sądzę jakiejś lekkiej bielizny, no jakaś szwalnia. Pojawili się też już od końca lat 50. studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza, czyli działały akademiki. Zresztą na podobny wzór jak w innych barakach za Diakoniskami, po których także już śladu nie ma. Zresztą tym studentom zawdzięczamy nazwę ulicy Księżycowej, bo oni absolutnie dla żartu i dla tak zwanej beki, z racji tego, że blisko obserwatorium, a dziury jak na Księżycu, ustawili taką tabliczkę tam malowaną jakąś czarną farbą na tekturze, ale to nazwa chwyciła i Księżycowa została. Działała tutaj też przez pewien czas także podstawowa szkoła numer 44 oraz swoje zajęcia prowadziło technikum budowlane z Rybaków i tutaj też były jakby część taka wykładowa dla adeptów sztuki budowlanej prowadzona. Bardzo szybko jednak większość tych baraków przeszła już na ten kwaterunek dla rozmaitych osób, ale tutaj też taki duży komponent stanowili właśnie robotnicy Cegielskiego. Natomiast te duże restauracyjne budynki, czyli ta niemiecka okupacyjna restauracja pod Złotym Kłosem, o której Państwu opowiadałem, z dancingiem, stołem bilardowym i tak dalej, została jakby utrzymana częściowo jej funkcja, bo o czym znowuż za chwilę, w tym największym budynku pojawił się kościół pod wezwaniem świętego Jana Kantego, a w tych mniejszych salach, takich świetlicowo-stołówkowych, otwarto gospodę targową i tam zgodnie z nazwą byli kwaterowani goście targowi, ale nie tylko, bo na przykład podczas Grand Prix Polski w wyścigach motocyklowych, których trasa wiodła między innymi grunwaldzką i bułgarską, także kwaterowano tutaj zagranicznych kierowców motocyklowych, uczestników tychże zawodów. Także tutaj kadrę lekkoatletyczną kobiet w 1948. Tutaj też w tych materiałach macie Państwo takie karykatury tych lekkoatletek, które tutaj właśnie zostały narysowane przez rysownika Głosu Wielkopolskiego dokładnie w tym miejscu. Chociaż to są same oczywiście portrety i główki, no ale tak z relacji z tego tekstu wynika. Natomiast gospoda targowa była miejscem szczególnym, jednym z tych miejsc, gdzie można było łatwo się napytać biedy i warto było zadać pytanie ze znanego filmu Przepraszam, czy tu biją? Oto jak profesor Jacek Juszczyk, znany poznański lekarz, wspomina wizyty w tejże gospodzie targowej. Naprzeciwko drewnianego kościoła mieściła się gospoda targowa, knajpa niebywała. Ledwie usiadłeś przy stoliku, zjawiał się dwumetrowego wzrostu kelner w czarnym, wyświechtanym ancugu i w takiż butach, na oko rozmiar 48. Bez słowa stawiał przed każdym gościem setkę. Na grzeczne pytanie mojego ojca, że to pomyłka, bo niczego takiego nie zamawiał, kelner ze stoickim spokojem odpowiadał, że może się przyda. I także w tym lokalu wiele osób mówiło, że chodziło się na tą herbatę z prądem, czyli na przykład była podawana herbata. Przez jakiś czas chyba prawdopodobnie ajenci, czy też z połem, bo to należało do wojewódzkiej spółdzielni spożywców, nie mogło może podawać alkoholu, ale to nie było absolutnie żadną przeszkodą dla personelu, bo wtedy się zamawiało herbatę z prądem i po prostu dolewano do tej herbaty, czego trzeba. Więc nie było tu bezpiecznie, choć też bardzo nobliwi poznaniacy się tutaj stołowali, między innymi państwo Janina i Władysław Czarneccy, czyli bardzo znani poznańscy architekci, którzy mieli swój dom przy Grunwaldzkiej
119-117 i jako, że ani on, ani ona nie potrafili, mieli dwie lewe ręce do gotowania i to wiemy z relacji sąsiadów, że po prostu tego gospodarstwa domowego nie prowadzili, bo tylko właśnie sztuka i architektura były dla nich ważne, to tutaj przychodzili się stołować, bo mieli najbliżej. I rzekomo gdzieś w schyłku lat 70. gospoda targowa po raz chyba pierwszy w Demoludach, a być może, a na pewno w PRL-u czy w Poznaniu w rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej serwowała cheeseburgery. Nie wiem, czy to był kotlet wołowy mielony, czy jakikolwiek bądź, ale podobno była to właśnie bułka, kajzerka, kawał jakiegoś kotleta i plasterek jakiejś gołdy. I wydawano coś takiego, także to taka gastronomiczna ciekawostka. Natomiast właśnie tu mamy takie dwa światy, sakrum i profanum, czyli mamy tę gospodę targową ze wszystkimi atrakcjami zapewnianymi przez kelnera w wyświechtanym mancugu, a po drugiej stronie mamy kościół pod wezwaniem świętego Jana Kantego. Niektórzy z Państwa może pamiętają ten budynek, on także jest tutaj na tych fotografiach. Duży, drewniany, halowy, tam jeszcze jeden z dawnych ministrantów, umknęło mi teraz nazwisko, pan już dzisiaj 80-paroletni, wspomina, że trzeba było, że tam gdzie ołtarz, tam była kuchnia, więc trzeba było skuwać jakieś tam wylewki pod kotliny, gdzie gotowano. Zresztą tutaj w tych materiałach macie Państwo też zdjęcie, czy rysunek raczej, pierwszego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Kantego, który mieścił się tam, gdzie teraz przychodnia Róg Słonecznej i Grunwaldzkiej, między parkiem Manitiusa mamy dużą willę Straussów i jedną obozowa grunwaldzka. Tam mamy przychodnie i tam pierwotnie mieścił się kościół pod wezwaniem świętego Jana Kantego przed wojną. I także była to architektura taka, powiedzielibyśmy, barakowa, czyli dosyć lekka i taka zrobiona po kosztach. Więc w gruncie rzeczy to przeniesienie się do drewnianej, jak złośliwi mówili, z drewnianej budy do drewnianej budy nie było żadnym szokiem ani degradacją. Dziś mamy w tym miejscu, i także zdjęcie chyba z rozbiórki się znajduje w tych wydrukach, mamy kościół ceglany projektu Jana Węcławskiego, ceglano-betonowy. Niektórzy mówią, że to jest jeden z takich nielicznych przykładów poznańskiego brutalizmu, co nie jest do końca prawdą, bo ten kościół, jak się dobrze mu przyjrzeć, jest całkiem taki, powiedziałbym, w gruncie rzeczy tradycyjny, jeśli chodzi o podział. Mamy główną nawę na wyboczne, mamy też operowanie światłem, bardzo ciekawe w środku przez te świetliki koło konfesjonałów, które bardzo wprost, bo to o tym Jan Węcławski wspominał, są nawiązaniem do architektury, może nie tyle architektury gotyckiej, ale myślenia o świetle w tym porządku właśnie teologicznym jako jednej z postaci imion bożych. Cegła przecież też tam dobierana w bardzo szczególny sposób, nie maszynowa, nie taka, powiedziałbym, na jedno kopyto, ale właśnie z rozmaitych drobnych, małych cegielni po to, żeby ona miała swoją fakturę. Jeżeli się przyjrzycie w świetle słońca tej fasadzie tego kościoła, to nie jest taka maszynowa, okrutna cegła, jaką możemy kupić w marketach budowlanych. Co więcej, Węcławski kazał podobno robotnikom, którzy wykonywali ten kościół, rozebrać już częściowo wymurowane ściany, bo uznał, że właśnie kładą to zbyt jednorodnie kolorem i robiło się to po prostu nudne. Teraz mamy tutaj park, to w zasadzie jest świetne, że mamy tenże park. Natomiast tutaj koniec tego miejsca w tej baraczanej postaci był dosyć dramatyczny. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie dość brutalne albo dramatyczne eksmisje, potem pożary. Czy one były przypadkowe, czy nie, trudno nam dzisiaj to rozstrzygnąć, natomiast przez parę lat faktycznie tutaj ten koniec był dość trudny. Bardzo chciałbym dotrzeć, chociaż musiałbym znaleźć trochę na to czasu, żeby porozmawiać z tymi ludźmi, którzy tutaj jeszcze mieszkali. To były bardzo rozmaite historie, niektórzy oczywiście trafiali tutaj z innych eksmisji i zwłaszcza w tym schyłkowym okresie nie było to miejsce tak, powiedziałbym, eufemistycznie ciekawe, ale byli też tacy, którzy tam potrafili w tych mieszkaniach zrobić sobie prawdziwe perełki i faktycznie zżyli się z tym miejscem. No ale to już jest przeszłość, podobnie zresztą jak baraki przy ulicy Grunwaldzkiej. Zostają te zdjęcia i ta historia.